Cześć. Spójrzcie, co wylądowało w moim hangarze. Muni M20 Air Ovation. I to będą pierwsze wrażenia. I jeśli mówię, że to będą pierwsze wrażenia, to to są absolutnie pierwsze wrażenia. Rachunek za zakup tego samolotu dostałem 10 minut temu. Ściągnął się, to jest 700 MB. Jest. Muszę powiedzieć, że lubię ten mechanizm Marketplace. Lubię go wtedy, kiedy z różnych powodów nie chcę kupować, albo bezpośrednio od dewelopera, albo w jakimś sklepie. Klik, klik, klik i jest. Zapłata PayPalem. I tutaj dzięki za wsparcie dla kanału. To jest samolot, który można powiedzieć, że wykupiliście. Nie wiem, czy wszyscy się zgodzą z tym wyborem, ale ja Muni chciałem mieć. Carenado, nie Carenado, to nie ma znaczenia. Muni to był mój pierwszy ulubiony samolot w symulatorach lotu. Pierwszy samolot General Aviation, w którym dużo latałem. Bardzo dużo właśnie Muniami latałem w Flight Simulatorze 2004, czyli w FS9. Tak, to były takie czasy, wtedy się latało Muniami. Później też szybka awionetka. Niektórzy nie lubią tego słowa awionetka, więc szybki, mały samolot General Aviation. I jeśli mówię szybki, to no właśnie, zwróćcie uwagę, jak to wygląda w środku i jak szybko tutaj jedziemy. Prędkościomierz w Muni wyskalowany do 200 węzłów. Redline VNE na 195 węzłach prędkości wskazywanej. To będą szybkie loty, to będą loty wygodne, to będą loty... Podoba mi się w ogóle taki pomysł. Lecieć General Aviation. No nawet jeśli nie te 200, nie te 195, tak to możemy nurkować. Ale tutaj powinniśmy robić spokojnie te 180 węzłów. Prędkość wskazywanej, czyli na jakiejś wysokości 10-12 tysięcy stóp, będziemy mieli 200-210. No zobaczymy, jak ten samolot się będzie spisywał na wysokości. Zrobimy tak. Spróbujemy wystartować. Jesteśmy w Kopenhadze. Mam nadzieję, że utrzymam niezłą wydajność. Muszę powiedzieć, że Muni w połączeniu z Kopenhagą zaczyna mi trochę dogrzewać kartę graficzną. Może jeszcze nie limitujemy jej. Karta graficzna jest na 75 stopniach, ale to jest większe obciążenie niż miałem w innych samolotach w tym symulatorze. Więc tak, startujemy. Ustawimy się na wysokości powiedzmy 3000 stóp. Ja tutaj się nie przejmuję w tej chwili przepisami, także po prostu odlecimy na wprost. Pokażę Wam, jak wygląda kabina, obejrzymy ten model z zewnątrz. Wykonamy jakiś bardzo prosty przelot po okolicy i spróbujemy wrócić na lotnisko w Kopenhadze, nim wylądować. Mieszanka bogata. Śmigło ustawione tak jak trzeba, wysokościomierz ustawione, czyli wszystko ustawione. Zwalniam hamulce. Pełna moc. Chowanie podwozia słyszę wyraźnie w jednej słuchawce, nie w dwóch. To jest dla mnie jakaś pewna ciekawostka. Nie wiem dlaczego tak to zostało zaprojektowane. Wydaje mi się, że Muni ma jednak podwozie symetryczne. Pierwsze złe wrażenie. To jest Carenado, tutaj parę bugów do usunięcia będzie. Pierwsze złe wrażenie, bardzo chaotycznie reagujący trimmer. Coś z tym skalowaniem trimmera jest nie tak. Będzie się dało to ogarnąć. Już go powoli zaczynam trymować, ale trymujemy w takim razie krótkimi naciśnięciami trimmera. Nie będziemy tutaj trymować długim, ciągłym przytrzymaniem trimmera. Ależ tu jest ładnie. Zapomniałem schować klap. Zwykle bym takim samolotem nie startował z klapami. Trochę mnie denerwuje to, że samoloty w Microsoft Flight Simulatorze wszystkie
na starcie są ustawione z klapami. Zablokujemy kamerę. Może śmigło ustawimy na jakieś takie obroty. Ile by mu dać? 2200. Ok, jeśli chodzi o prędkość, muszę poczytać trochę o prawdziwych muni. Przy nieprzesadnie dużej mocy na wznoszeniu osiągnął 180 węzłów prędkości wskazywanej. To by sugerowało, że on jest albo realnie bardzo szybki, albo te parametry ma trochę przesadzone. Jeśli chodzi o Carenado, to ja wiecie, że nie jestem fanem systemów w samolotach Carenado. Czasami się nawet z nich nabijałem, ale jeśli chodzi o ekonomię lotu, to ja Carenado zawsze chwaliłem. Oni potrafili, nawet w tych samolotach, które bardzo krytykowałem, potrafili ekonomię lotu zrobić całkiem nieźle i osiągi też zwykle były dość blisko tego, czego powinniśmy się spodziewać. Interesująca pogoda nad Kopenhagą. No dobra, zajmijmy się w takim razie kokpitem. Co tu mamy? Po pierwsze, układ klasycznej analogowej awioniki. Gdyby to było G1000, nie kupiłbym go. Ale z analogową awioniką ja to biorę. Prędkościomierz, koordynator zakrętów pod nim, sztuczny horyzont, pod nim HSI, w prawej kolumnie wysokościomierz, wariometr. No to klasyka. Basic 6, Basic T. Jak kto woli, możemy stosować w zasadzie obie nazwy. Co dalej? Wskaźnik VOR ILS. Tego należy się spodziewać w samolocie General Aviation. Wskaźnik ADF, czyli Radio Kompas. Po prostu Radio Kompas. Bez, w zasadzie radionamiernik automatyczny, bo tutaj ta tarcza kompasowa jest sterowana ręcznie. Radio nawigacyjne numer 1 ustawiamy na GPS-ie. Radio nawigacyjne numer 2, swoją drogą ciekawe jest to radio nawigacyjne numer 2, które nie ma tutaj żadnego przyrządu, na którym byśmy mogli oglądać jego wskazania. W rzeczywistości w takim samolocie, który nie ma drugiego wskaźnika VOR ILS, odczyt radia nawigacyjnego numer 2 mielibyśmy po prostu na radio nawigacyjnym numer 2, tam moglibyśmy przeglądać radiale, na których jesteśmy, możemy to wyświetlić. W samolotach A2A w Preparedzie to jest dostępne, w żadnym innym samolocie nie widziałem tego dostępnego. Poddamy Kopenhagę, jeśli nie znacie tego lotniska od Flytampa, ja go jeszcze nie pokazywałem jakoś tak bardziej istotnie, więc to jest lotnisko Kastrup w duńskiej stolicy. Przepiękne lotnisko w rzeczywistości i przepiękne lotnisko w symulatorze. Muszę przyznać, że widzę delikatną różnicę w wydajności u Was i u mnie. To znaczy to nagranie się nagrywa z bardzo leciutkim, ale jednak opóźnieniem. Ja muszę wyświetlić sobie statystyki. Tak, widzę, że ze względu na obciążenie karty graficznej mam 1% utraconych, zgubionych klatek. To jest dużo, zaraz spróbujemy temu zaradzić. Wiem, że dziwne może być dla Was to, że robię to wszystko nie na żywo, ale tak jakbym to robił na żywo i tak postanowiłem, że jak mają być pierwsze wrażenia, to będą pierwsze wrażenia i lecimy w czasie rzeczywistym. I ja nagrywam przede wszystkim w czasie rzeczywistym. Ok, wróćmy do kokpitu w momencie, kiedy nie będzie się za dużo ruszało. Te klatki nie powinny się gubić. A jeszcze spróbuję. Ok, ostatnia poprawka. I mam nadzieję, że będzie lepiej. Co my tutaj dalej mamy? Mamy GPS-a. GPS ma odczyt DMI, który wydaje się obciążony tym samym bugiem, który jest w Cessna 172. Ja wczoraj mówiłem, że ten bug z brakiem DMI został usunięty. Jeden z widzów, dzięki za informację, podpowiedział, że częściowo bug jest dalej, to znaczy mamy DMI, ale pokazuje wartości tylko w pełnych milach, nie pokazuje numerów wartości po przecinku. No i zwróćcie uwagę na to, jak to wygląda tutaj na DMI. Mamy dokładnie tą sytuację. Dystans 42 mile, za chwilę będą 43 mile i tak dalej, i tak dalej. Nie pokazuje nam tutaj wartości pośrednich.
Muszę powiedzieć, że po tym, do czego jestem przyzwyczajony, ten samolot mnie trochę razi jakością tekstur. Samoloty domyślne w Microsoft Flight Simulatorze są wykonane lepiej. Zwróćcie uwagę na takie teksturki. Mam nadzieję, że przy kompresji YouTube'a to będzie widać, ale to KX165 TSO to nie jest ta jakość tekstu, której ja oczekuję w tym symulatorze. Właściwie to nie jest ta jakość tekstu, której bym oczekiwał od Carenado w Prepaircie. To samo się dzieje tu. Przed chwilą na to zwróciłem uwagę. Ten prędkościomierz moim zdaniem mógłby być trochę ładniejszy. No słuchajcie, to 180 jest wyraźnie skompresowane, wyraźnie tutaj czegoś mu brakuje. Podobnie fuel flow, wskaźnik zbiorników paliwa. To wszystko mogłoby tutaj być wyraźnie, wyraźnie lepsze. Jeśli zwracacie uwagę na takie niuanse graficzne, a ja na przykład zwracam, to was będzie razić. Wróćmy jeszcze do instrumentów. Mamy tutaj taki klasyczny układ samolotu z późnych lat 90., wczesnych 2000., nie pamiętam, w którym roku ten Garmin powstał, powiedzmy w takim razie, że ze wczesnych 2000., czyli mamy starego Muni, który został trochę doposażony. Właśnie mamy tego Garminka, mamy też, to jest, jeśli się zastanawiacie, to jest wskaźnik temperatury spalin i temperatury w tej chwili chyba cylindrów. Muszę sprawdzić, co on dokładnie pokazuje i w którym trybie. I co tu możemy odczytać. Takie wskaźniki miałem w samolotach Carenado, co oznacza, że latałem z nimi bardzo dawno. To nam pokazuje stan cylindrów i jakość spalania w poszczególnych cylindrach. Gdyby ten samolot był zrobiony bardzo dobrze, to powiedziałbym, że tutaj będziemy mogli bardzo precyzyjnie, porządnie ustawiać mieszankę i bardzo bezpiecznie traktować silnik. Ponieważ to jest Carenado, to nie spodziewam się specjalnej symulacji silnika, więc to będzie gadżecik graficzny. Ale co mogę pochwalić, to, że wskazania dla każdego cylindra są trochę inne. I tak jest w rzeczywistości. Zwykle optymalizujemy wszystko pod ten najsłabszy, najgorzej działający cylinder. No i tutaj będziemy to robić odpowiednio do tego urządzenia. Ciekawostką dla mnie jest to, że temperatura spalin jest również powtórzona tutaj. I temperaturę spalin tutaj mamy na poziomie 1395, a tutaj nam skacze. I zastanawiam się, to nie mogą być skoki. Nie, to są skoki poszczególnych cylindrów, czyli on nam pokazuje jeden po drugim. Wyłączymy to, żeby nas nie dekoncentrowało. W tym samolocie okazuje się, że mamy też DMI, które działa. Zwróćcie uwagę, że tutaj mamy zdublowany ten instrument i mamy jego niejako kopię. Tutaj DMI działa tak jak trzeba, z dokładnością do 1/10 mili. Pokazuje nam też prędkość nad ziemią w stosunku do radiolatarni i czas lotu do tej radiolatarni z tą prędkością nad ziemią. Mamy panel niedziałających, nieaktywnych, jak we wszystkich do tej pory samolotach w Microsoft Flight Simulatorze, bezpieczników. Nieaktywne włączanie, to jest chyba lampka. Sterowanie mieszanką, śmigłem, przepustnicą, gdzieś tam między tym klapami. Schowamy wolant. Na dole sterowanie, cóż to jest, zbiornikiem paliwa. Możemy przełączyć zbiornik paliwa na prawy. Powinienem wcześniej włączyć pompę paliwa, szczególnie w dolnopłacie. Nie zrobiłem tego innym razem. Koło trymera. No i kabina. Ładne obszycie, ładny model. Carenado znany jest z ładnych, porządnie zrobionych modeli. Tutaj mnie nic nie dziwi. Okej, dziwi mnie licznik motogodzin albo licznik czasu pracy silnika. Nie wiem, w czym to jest liczone w tym Muni. Tam z tyłu. Zastanawiam się, kto by wymyślił to, żeby montować licznik motogodzin w takim miejscu, szczególnie jeśli na panelu jest trochę miejsca. Zastanawiam się, czy to jest bug, czy faktycznie w jakimś Muni ktoś to tak zaprojektował. Wiecie,
przypadku wszelkich pierwszych wrażeń, to są te rzeczy, na które po prostu trzeba zwrócić uwagę, dowiedzieć się, douczyć, sprawdzić. Co mogę powiedzieć o lataniu tym samolotem? Wydaje mi się, że jest to najstabilniejszy samolot, jakim latałem w Microsoft Flight Simulatorze, co nie jest rekomendacją. To znaczy, jednak oczekuję, że samolot będzie w jakiś sposób poddawał się efektom aerodynamicznym. Mamy tutaj jedno śmigło, ono się kręci w określoną stronę. Samolot nie jest i nie może być idealnie zrównoważony przy każdej prędkości, więc jeśli tutaj odzywa mi się czujnik cofnięcia przepustki. Jeśli tutaj ta stateczność jest perfekcyjna zawsze i cały czas, to zachodzi prawdopodobieństwo, że coś jest jednak delikatnie nie tak. To znaczy, że model lotu jest dalece uproszczony i myślę, że to może być ten case. Bardzo mi się podobają w Muni, zastanawiam się, jak to ładnie odmienić po polsku. Powiedzmy, że potraktuję to jako nieodmienne słowo. Bardzo mi się podobają w tych samolotach wskaźniki położenia trymu i wskaźniki klap w postaci tych takich listew świetlnych umieszczonych w bok od naszych przyrządów. Lekko go trymuje. A, jeszcze jedna informacja na temat tych bugów, na które zwracam uwagę co jakiś czas. Carenado swoją Cessnę 182 już aktualizowało, więc o ile można się czepiać bugów, to trzeba docenić to, że Cessnę zaktualizowali. Mam nadzieję, że ten Muni również zostanie w miarę szybko zaktualizowany. Ciekawy jestem, jak on sobie będzie radził w locie z mniejszą prędkością. Muszę powiedzieć, że w locie z mniejszą prędkością i teraz podejrzewam, że mam tutaj jakiś wiatr, chmurki są takie nieco komplikujące tą sytuację atmosferyczną. Mam nadzieję, że teraz będzie widać jakieś właśnie niestabilności i że ten lot może nie dzięki samemu samolotowi, ale dzięki dobremu symulatorowi stanie się ciekawszy. I zresztą widzicie to już teraz. Ja sobie uruchamiam Sky Vector. I ustawimy Direct na GPS-ie. Echo. Mam już nowy panel, który będzie służył do robienia, do obracania tymi gałkami, ale jeszcze nie jest skonfigurowany w pełni. Zaraz go wam pokażę. Charlie Hotel, enter. Przełączamy na Activate, Enter i w prawo i po różowej kresce. I co? Na pewno będę tym samolotem latał. Po pierwsze, mam nadzieję, że aerodynamika zostanie trochę poprawiona. Po drugie, to jest drugi rzetelnie wykonany samolot do Microsoft Flight Simulatora. Pierwszym jest oczywiście też z Carenado Cessna 182T. Podejrzewam, że będzie tak jak w przypadku wielu samolotów Carenado, że szybko znajdzie się jakaś ekipa zapaleńców, która stwierdzi, że może Carenado nie weszły te charakterystyki lotne, ale my to naprawimy. Tak było w przypadku Pilatusa 12 do FSX-a i do Preparda. Tak było w przypadku Cessny Grand Caravan. Tak było w przypadku co najmniej jeszcze kilku samolotów. Cessny 185, którą kiedyś bardzo lubiłem latać. Także mam nadzieję, że to samo się stanie z tym samolotem, że ten samolot albo siłami Carenado, albo siłami społeczności zostanie poprawiony.
A, muszę się nauczyć, jak tutaj działa autopilot, bo z tym autopilotem dawno nie miałem do czynienia. Tu mamy panel, na którym odczytujemy, co się dzieje. A tu mamy normalny panel autopilota. To nie ma żadnego problemu. Altitude. Zmyliła mnie w takim razie tylko ta. Zmylił mnie ten ekranik, te wyświetlające się tutaj tryby. I po GPS-ie sobie lecimy. HSI się tutaj nie ustawia zgodnie z GPS-em. Nie wiem, czy powinno. Patrząc na ten model, chyba nie powinno, więc to wydaje się ok. A zobaczmy jeszcze ten samolot z zewnątrz. Trochę ściszę. I tak, Mooney. Samolot stworzony przez człowieka, który podobno chciał stworzyć najszybszy samolot General Aviation, więc go stworzył. I po pierwsze, podoba mi się takie bezkompromisowe podejście. Chcę mieć najszybszą maszynę i będę ją miał, zrobię to, bo tak. Podoba mi się sylwetka. No, patrząc na tą maszynę, to ja się nawet przestaję zachwycać tymi wszystkimi ultralightami nowoczesnymi i tymi samolotami, które mają taką fantastyczną, smukłą sylwetkę. Tutaj ten ogon, nietypowo zakrzywiony. Zastanawiam się, co robi autopilot, ale pewnie ustawia nas na trasie direct. O, niech robi, co chce, o ile nas nie rozwali. Ten ogon zakrzywiony do przodu, z tą taką mocno, z tym brakiem symetrii między delikatnym zakrzywieniem do przodu krawędzi natarcia statecznika pionowego i tym mocno wyciągniętym do tyłu spływem statecznika pionowego. Ta sylwetka z podłużnymi oknami, nie jestem pewien, czy w każdej wersji, ale w tej, którą my tutaj mamy. Ta delikatna górka kabiny i dwie bardzo wyraźnie zarysowane anteny na górze. Takie samoloty po prostu lubię. Takie samoloty bardzo, bardzo lubię. Zobaczmy, jak tu idzie Kopenhadze pod nami. Troszkę za wolne doładowywanie obiektów. To mi się zdarzyło już parę razy. Mam wrażenie, że łączność z serwerami Microsoftu jest nie najlepsza, że te bardziej napakowane scenerie często mi się właśnie w ten sposób ładują. Właśnie to, co się załadowało, wygląda przepięknie. To, co jest przed nami, mogłoby lepiej, mogłoby zdecydowanie lepiej. A swoją drogą jestem ciekawy, dlaczego on nie potrafi się ustawić na tej trasie, którą powinien przechwycić i którą powinien nas prowadzić, tylko nas prowadzi takimi zawiasami, ale nie będziemy się już nie będziemy dzisiaj rozkminiać wszystkich błędów tego samolotu. Fuel flow, gallons to destination, gallons reserve. Jakiś mądrzejszy komputerek pokładowy. Zwróćcie uwagę na zdublowanie niektórych wskaźników. Mamy tutaj te parametry silnika i mamy te parametry silnika na dole podwójnie. Tak samo te instrumenty nawigacyjne częściowo zdublowane. Okej, ja od dobrobytu głowa nie boli. To mi się podoba. Dobra, będziemy nim lądować. Wykonamy podejście do pasa. To jest strasznie nieprofesjonalne z mojej strony, ale nie mam pojęcia, do którego pasa wykonamy podejście. Co my tam mamy? Tam mamy 22. Dobrze. 22, czyli to będzie 04. Małe klapy. Podwozie.
Dobra, po poprawie ustawień mam wrażenie, że wydajność i u mnie, i w nagraniu. Ja to monitoruję też w statystykach liczbowych, więc widzę dokładnie, co tam się dzieje, że ta wydajność jest ok. Poza tymi problemami z ładowaniem. Możliwe, że ten brak wydajności na początku to nie były też złe ustawienia u mnie. Możliwe, że to było po prostu doczytywanie scenerii z internetu, które nie działa najszybciej i najsprawniej. Ten bug niestety pozostał, ten bug niestety trawi Microsoft Flight Simulatora i wtedy, kiedy nam się nie ładują odpowiednio szybko scenerie z internetu, wtedy występują takie spowolnienia wydajności, które mi się bardzo, bardzo nie podobają. Mam poważne wątpliwości, czy inercja tego samolotu nie jest za duża. Mamy średnie klapy, wysunięte podwozie. Ok, zniżamy 80 węzłów. Chodzi o lądowania, trzeba go będzie wyczuć, trzeba będzie też odpowiednio wysoko ustawiać głowę, żeby te lądowania były idealne. Muszę powiedzieć, że moje wrażenie z tego samolotu jest bliskie temu, którego oczekiwałem. Oczekiwałem, że to będzie samolot, który będzie ładnie wyglądał. Z zewnątrz jest idealnie, w środku trochę za niska jakość tekstur. Mam wrażenie, że to jest coś do poprawienia, chyba że poprawka Microsoft Flight Simulatora coś nagrzebała nam w ustawieniach i coś tutaj się zmieniło. Texture Resolution Medium. No wiecie co? Słuchajcie, to zauważyłem dopiero teraz. Jeśli on mi zmienił Texture Resolution, to możliwe, że ten skok wydajności, który ja obserwowałem, nie był skokiem wydajności wynikającym ze zmian, tylko z tego, że obniżył mi ustawienie. Ale poprawiłem texture resolution i dalej to wszystko wygląda źle, źle, źle. Sprawdzamy jeszcze raz, czy ja coś tutaj jeszcze mogę poprawić. W ogóle widzę, że muszę poprawić dużo rzeczy. Shadow Maps nie trzeba. Nie, nie widzę tu nic, co mogłoby wpływać na tę jakość kokpitu. Także wychodzę z założenia, że to po prostu jest teksturka, która komuś nie wyszła. No zresztą popatrzcie na to, czy to nie może być błąd symulatora. To jest taka tekstura zastosowana przez dewelopera i na to nic nie poradzimy. A więc właśnie, to jest jeden z nielicznych zawodów, których mam. Troszkę mógłby ten samolot wyglądać bardziej jak Carenado, albo mógłby wyglądać bardziej jak samolot w Microsoft Flight Simulatorze. Jedno i drugie zdecydowanie niedotrzymane. Systemy na tyle, na ile je przeklikałem w tym króciutkim locie, działają. Mówiąc systemy, no trochę tutaj przesadzam, tutaj prawie nie ma żadnych systemów. Parę rzeczy jest i dają się przeklikać. Autopilot nam jakoś zadziałał. DMI to karenadowskie zadziałało, to Microsoftowe nie do końca. Mamy tutaj z systemów jeszcze ten wskaźnik temperatury spalin i temperatury cylindrów.
Uważam, że jest ok. Właściwości lotne samolotu zdecydowanie uproszczone. Po stronie gorszych samolotów Carenado. Carenado pod tym względem nie jest równe. Carenado ma lepsze i gorsze. To ten będzie po stronie gorszych. Ale to jest pierwszy dzień, kiedy go mam i pierwszy albo drugi dzień, od kiedy Carenado go wydało. Więc mam nadzieję, że będą poprawki, że będą zmiany i że będzie szło w dobrą stronę. Na pewno ten samolot u mnie zobaczycie, bo to jest samolot, którym ja chcę latać. Więc może nawet zrobimy sobie... Szukałem jakiejś maszyny na live, szukałem jakiejś maszyny na taką po prostu wycieczkę po świecie i narzekałem, że brakuje mi samolotu szybkiego. Mam samolot szybki, więc będę latał. Tyle na dziś. Mam nadzieję, że podobało wam się to, co zrobiłem z Carenado, podobały wam się te pierwsze wrażenia. Tak jak mówiłem na początku, to są pierwsze wrażenia. To jest coś, co robię na żywo, ale nie na żywo, co nagrywam. Od kliknięcia, record, wszystko jest nieprzerywane, wszystko jest tak, jak widzę ten samolot pierwszy raz i tak, jak go odbieram, więc staram się wam dostarczyć tutaj jakiegoś takiego autentycznego przeżycia z tych testów. Niezależnie od mojego marudzenia, to są testy, które wypadły dla Carenado dobrze. Relatywnie dobrze. Dobrze jak na Carenado. No, nie będziemy się już dalej pastwić. Jeśli uważacie, że to jest samolot, który jest wam potrzebny, to go kupcie. 130 zł to nie są gigantyczne pieniądze. Z drugiej strony, ja przypominam, że Carenado ma regularne promocje po 30-50%. Na nowsze samoloty trochę mniejsze, na starsze samoloty większe. Jeśli nie spieszy wam się do jakiegoś samolotu, jeśli nie spieszy wam się do tego konkretnego samolotu, poczekajcie. Nie ma sensu kupować tej maszyny za pełną cenę, skoro niedługo będzie za 70%, może nawet za 50%. Zobaczymy, jak będą wyglądały, jak będzie wyglądała polityka promocji w Microsoft Flight Simulatorze, ale myślę, że gdzieś tam w czarny, jak to się nazywa, czarny piątek, czy czarny Black Friday, czarny piątek, że w czarny piątek ta maszyna na pewno będzie dużo tańsza. Te promocje też się pojawią w momencie, kiedy będą inni deweloperzy, więc jeśli to nie jest tak, że musicie mieć Muni, poczekajcie spokojnie. Dobra. Kończymy. Ja was zapraszam na jutro. Jutro kompletne omówienie ostatniego tygodnia i widzimy się w przyszłym tygodniu. Do usłyszenia, do zobaczenia. Jeśli wam się podobało, kliknijcie łapkę w górę. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie, zasubskrybujcie. Tak jak zawsze.